Cześć Wam, witam serdecznie na kanale Test Misja Nie Inaczej. Rozmawiamy też o uczuciach i co ja dzisiaj czuję? Czuję złość od paru dni. Złość, może nie taką złość, aż taką stricte, że będę tu krzyczał i wrzeszczał, ale no, czuję taką niezadowolenie, ale też taką małą złość. Sprawa dotyczy tematu. Tam może ktoś czytał, no wiele osób czytało, bo też niektórzy napisali w tej sprawie, jeśli chodzi o baklofen. Powoli. Jedna pani nawet mi się nagrała. Trochę porozmawialiśmy. I za jej pozwoleniem opublikuję na sam koniec filmu te 5 minut. Na cały czas, ja już o tym mówiłem, cały czas usilnie ktoś, kto nie rozwiązał ze sobą jakichś tam podstawowych, głównych problemów właśnie, z czymś ma, cały czas go coś ciśnie, ale nieustannie szuka jakichś rozwiązań w postaci właśnie używki pod tytułem alkohol, który uśmierzy jego jakiś tam wewnętrzny ból i myślisz, że to będzie panaceum na wszelkie zło. Na szczęście to nie jest mój problem, ja nie będę wskakiwał w czyjeś buty, jeżeli... No i nie mam w ogóle prawa do tego, ale ja, jeśli miałbym mówić o sobie, to ja się zdecydowałem na życie w zupełnej trzeźwości. Tworząc ten program 2 lata, widzę, że ludzie szukają, no i też czytając różne grupy, widzę, że ludzie szukają jakichś rozwiązań, ale pytanie po co? Jeżeli szukam jakiegoś, mam problem i szukam, wiem, że piję, szukam gdzieś tam po grupach, być może byłem na terapiach, czy gdzieś na grupach AA, jednocześnie szukam jakiejś pomocy i tak za cholerę muszę gdzieś znaleźć jakieś światełka, furtki, wyjścia zapasowego, dlaczego do cholery nie mogę nie pić? No to przecież to jest sprawa jednoznaczna, masz kłopot i tyle. I te poszukiwanie właśnie po kanale, czyli pisanie u mnie, bycie nieco aroganckim i nazwę to po imieniu niegrzecznym, no to se ty tam mów i gadaj co chcesz, ja odsubowuję ciebie, powodzenia i tak dalej. Jest tutaj forma jakiejś buty. Drzwi są otwarte naprawdę, nikt tu nie musi oglądać i to no, oczywiście nie mówię tego do was, drodzy widzowie, tylko właśnie do takich tekstów. Tam kto wie, to przeczytał sobie ten komentarz pod tym środkiem i a jednocześnie poszukuję cały czas jakiegoś kontrolowanego picia, środków. To jest wszystkie kudzu, rudzu, srudzu, wszystkie baklofeny, srofeny. To ja w ogóle nie wiem, po co istnieją takie strony, które propagują takie wyjścia, a to jest tylko, to są badania, to w ogóle nie działa i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ja miałbym chodzić ogłupiony, jest zakaz na przykład prowadzenia samochodów. To jest takie bycie w ciąży naprawdę i nie bycie. Piję, ale, nie ma, ale tak naprawdę nie piję. No, no, jaki jest sens takiego ogłupiania siebie? I za przykład ona chce jednak pić, ale tak, żeby tak pić, ale żeby jutro być w porządku. Nie? I tu nie ma, że to tak sobie przejdzie bez echa, bo może się komuś wydaje, że rok tak podziała, 2-3, a spustoszenie w organizmie robi i tak. No, bez sensu. I nadal jestem nieświadomy tych swoich działań, wyborów i tak dalej. Nie wiem o czymś, nie jestem czysty, a jednocześnie i tak moja uwaga cały czas jest skierowana wokół wtedy tej kontroli alkoholowej, no, tego spożywania, że aha, no ten, no to świetnie, nawet gdyby był taki środek, nie? Czyli chlam, i tak nic nie pamiętam, i tak komuś naubliżałem, i tak gdzieś tam pożyczyłem albo ukradłem, ale przecież jest super pigułka, biorę ją, a nie ma i nie będzie. Miliony osób mówią, że nie ma kontroli i nie ma, i są cały czas, jeżeli ja miałbym ważyć i tak żyć w takim jakimś rozkroku, w jakiejś huśtawce, w jakimś rozpieprzeniu totalnym, bo chcę pić, ale nie mogę, ale na pojutrze muszę być trzeźwy i chcę mieć wstręt do alkoholu, to, biorę tamto, biorę sranto i szukam, ale nie biorę się za swój łeb. No nie biorę się. Tylko szukam, bo z jakiegoś powodu nie mogę pójść, nie wiem, na dyskotekę, jak ktoś chodzi, nie mogę pójść na randkę, nie mogę załatwiać spraw, bo jestem trzeźwy, bo się boję. Bo nie rozwiązałem właśnie jakichś traumatycznych sytuacji i tak dalej. Posłuchajmy, co ta pani tutaj nam powie, związana jest poniekąd z medycyną. I naprawdę mnie to no właściwie, ja nie wiem, dlaczego ja to przejmuję na siebie, czym ja się denerwuję. To nie jest moje życie. Ja i moje stanowisko będzie już zawsze takie, że to jest koniec z alkoholem. Nie ma bezalkoholowego, nie ma furtek, nie ma innych. Ja wiem, niektórzy mi piszą, a ja sobie piję piwo bezalkoholowe itd. I tak cały czas jest ta nazwa piwo. Mi to nie pomaga, mi to nie będzie pomagało, więc i w ogóle, no po prostu jest komfort, jeżeli nie istnieje, już w ciągu dnia w ogóle jestem tak zainteresowany i zajęty innymi rzeczami, że nie mam takiego ciśnienia, żeby koniecznie
Ja w ogóle nie mam ciśnienia, co dopiero jakieś, no właśnie, czy minimalnej chęci, nawet takich myśli. I wtedy dopiero można upowiedzieć, że jest się wolnym od tego. Wtedy można rzeczywiście przechodzić koło tych parków, gdzie kiedyś piłem. Można wchodzić do tych sklepów, bo tylko mi brakuje na przykład cukru pudru, a akurat zawsze tu kupowałem wodę, ale tam w ogóle się nie gapię. Ja naprawdę nie wiem, ile kosztuje dzisiaj pół litra. A propos cen, przez przypadek, a chyba to mówiłem, albo nie, nie pamiętam, przez przypadek zobaczyłem, bo oglądałem jakieś właśnie kwiaty. Na rabatkę do mamy na grób chcę zrobić, żeby było ładnie. I przy właśnie warzywniaku, przy tych kwiatach, wielki napis, no nie będę reklamował, jakiegoś tam piwa, że jest promocja złoty 99. No siłą rzeczy zauważyłem i zapamiętałem, bo takie rzeczy mam pamięć wzrokową i tam 2,20 coś. I tak sobie pomyślałem, patrzcie, 4 lata ponad, nie patrzyłem na ceny, bo nie patrzyłem i to nie muszę tu nikomu przysięgać. Podwyżki, nie? Wszystko, kurczę, podrażało. Ale ja pamiętam, że ja też piłem piwo za złoty 99, za 2 złote i to oscylowało w tych cenach. Oprócz tych, tak, jakieś tam złoty 65 najtańszych z Biedry, nie wiem, ile kosztuje ten i czy w ogóle jest. Właśnie, nawet nie wiem, czy jest VIP, a jakieś tam w Lidlu czy w Biedronce. I teraz zobaczcie, nadal, i nie wiem, ile wódka kosztuje, ale mogę zgadywać, że no może trochę więcej, bo gdzieś coś wyczytałem kiedyś. I czyli co? Naród ogłupiamy i tak w tej cenie? Ale wszystko inne idzie cholernie w górę. No to fajnie. A teraz zapraszam do posłuchania pani Wicki i nie tylko, właśnie jako widz, tylko się wypowiada jako człowiek związany z medycyną. I naprawdę poczytajcie sobie skutki uboczne baklofenu. No niestety, ale nie ma tak. Albo pije i żyje, albo nie żyje, albo nie pije i żyje, nie ma tak. Poza tym baklofen jest lekiem neurologicznym i on nie jest przecież taki obojętny, więc ja nie rozumiem, dlaczego ludzie szukają innej opcji, jak przecież nic nie jest obojętne. Nawet ten baklofen nie jest obojętny. I tego też nie można brać nie wiadomo ile. To muszą być szczególne wskazania. Muszą być jakieś choroby neurologiczne. Jakieś, nie wiem, bóle kręgosłupa, które, przy których też się na przykład daje, no nie, bo on rozluźnia. Jest jeszcze taki lek w podobnym działaniu, nazywa się Tizanor. On też działa podobnie jak baklofen. Tak, największe problemy ludzie mają z sobą. Nieprzepracowane traumy, jakieś sytuacje, wydarzenia. Nikt im w tym nie pomógł albo nie pomoże. Ale wystarczy iść do psychologa, skoro nie potrafi z nikim o tym porozmawiać. Wystarczy iść do psychiatry. Ale co psychiatra? Psychiatra, no to wiadomo, że to jest ostatni ratunek, bo tutaj facet może wejść w lekami, otumanić. I wydaje się, że jak wezmą jakiś cudowny lek, to będzie panaceum na wszystkie troski i rozwiąże wszystkie problemy. No też gówno, prawda? Albo się myśli na trzeźwo i bierze się życie na trzeźwo, albo się chleje i cały czas się żyje w iluzji, że wszystko jest piękne, proste, łatwe. Niezniszczalny, on też jest niezniszczalny. Do czasu. A w marazmie życiowym wszyscy żyją. I z tym sobie trzeba radzić i wiedzieć, że nie wszystko jest piękne, nie wszystko jest po myśli, nie wszystko się układa tak, jakbyśmy chcieli. Przeszkody są po to, żeby je przeskakiwać. Ale na trzeźwo. Ale tam jest jeszcze jedna ważna informacja, że wszystkie te leki rozluźniające, zwiotczające mięśnie, bo one do takich należą, w działaniu dłuższym mogą doprowadzić do właśnie uzależnienia, do faktu, że potem sobie z tym nie można poradzić, że trzeba je brać, ale po co zwiotczać mięśnie, po co się rozluźniać, jak można to zrobić całkiem inaczej. Niech się facet zajmie jakimiś pasjami, niech sobie coś poszuka, niech swoje myśli odciągnie od tego, co go przytłacza. I to jest jedyny realny sposób, nie ma innego. Żaden lek nie jest panaceum na twoje problemy, żaden. Poza tym to są leki medyczne,
leki, których się używa w konkretnych chorobach, w konkretnych diagnozach. Głównie właśnie w chorobach neurologicznych, w chorobach demilizacyjnych i tak dalej. Po co to brać? Po co? Żeby sobie spowodować jakąś szkodę w organizmie nieodwracalną? No chyba jedynie po to. Bo dzisiaj jest piękny i młody, ale za 10 lat będzie miał skutki tego, co brał razem z alkoholem. Bo alkohol to nie jest tylko uśmierzacz emocji. To jest też uśmierzacz problemów zdrowotnych. I teraz wyobraź sobie pijącego z jakąś neurologiczną chorobą na przykład, jak to fajnie takiego człowieka pozbawiać wszystkiego. Przecież jest zniesiony próg bólu, jest wszystko zniesione. I on sobie tak chce żyć. On tu przecież, zobacz, nawet zwykłe antybiotyki, które stosuje się w terapii różnych chorób, w leczeniu różnych chorób. Dokładnie. Jeśli powiesz, że pijesz, to wtedy każdy lekarz, czy piłeś, to wtedy każdy lekarz zastanowi się nad tym, co ci przepisać, bo działanie tych leków przez alkohol też zostaje zniesione. Nie daj Boże doprowadzić siebie do jakiegoś wstrząsu anafilaktycznego, jeśli takie leki połączy się z alkoholem. Nie daj Boże. Ludzie o tym nie wiedzą, albo gdzieś to jest poza ich świadomością, albo nie chcą tego wiedzieć, nie dopuszczają do siebie takiej wiedzy. Można sobie zapracować na śmierć właśnie w taki sposób. Może Pan wychodzi z założenia, że są narodziny, jest śmierć? Jest coś w środku między narodzinami a śmiercią, no to należy sobie pewne rzeczy przyspieszyć. To i to jest świetny przyspieszacz. Tak, ale ja wcześniej, bo nie dosłuchałam do końca, też właśnie mówiłam o tym, że nawet jeśli przestałeś pić, to ogromne znaczenie ma fakt, że kiedyś byłeś alkoholikiem, że spożywałeś alkohol w takich ilościach, w jakich inny człowiek by tego nie zrobił, bo by się bał, że umrze, że się uzależni i tak dalej. To o tym mówię, że to nie ma znaczenia. Nawet jak już jesteś trzeźwiejący, musisz o takich rzeczach mówić, że piłeś. Że piłeś, że byłeś. Nawet i mówią, alkoholikiem jesteś do końca życia. Ale o tym, że się przestało pić i się piło, mówi się cały czas. Bo to jest bardzo ważne. Ten alkohol już jakieś spustoszenia w organizmie zrobił. I w podejmowaniu jakiegokolwiek leczenia, tak jak powiedziałeś, nawet zwykłe pójście do stomatologa i zwykłe podanie znieczulenia jest bardzo ważne.